Ano radio kończyte. Nadajemy w nocy i zawsze. Mam sporo ofert od ludzi, na przykład od policjantów, byłych policjantów ze SMAP-ów, samodzielnych oddziałów antyterrorystycznych policji. Mamy również oferty od ludzi, od żołnierzy byłych z innych rodzajów sił zbrojnych, którzy oferują nam swoje zdolności w pewnym bardzo, w bardzo powiedziałbym wąskich specjalizacjach. Mamy oferty od ludzi, którzy latali dronami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja jestem z parafii Raniżu, mam na imię Janina. Chciałam podziękować Ojcu Mariuszowi, że tu z nami jest i całemu Radiu Maryja. Dla mnie to radio jest wielkim cudem, a ojcowie wszyscy to są prorocy. To są nasi wielcy prorocy, którzy bez ojców, ja nie wierzę, bez radia, bez ojców, którzy prowadzą, ja sobie nie wyobrażam życia na co dzień. Po prostu na dzień dzisiejszy mam 62 lata, nie używam żadnych lekarstw. Ja sobie przyłożę do łóżka radio. Ja się, można tak powiem prawdę, 10 minut zasypiam. Nie używam żadnych leków sypiających. Dla mnie to jest wielki balsam na życie. I jak mogę tak po sąsiedzku tam, komu mogę, po prostu mówię, że słuchajcie tego radia, bo to jest życie. Nie, bez tego nie ma, to są najwyższe wartości, komu mogę. A w naszej parafii pani animatorka nazywa się Telenia, ona od 10 lat jest przewodniczącą tej grupy dla intronizacji i w każdej adoracji, która trwa od godziny 10 do 11.30 jest włączana modlitwa za Radio Maryja i za wszystkich ojców. Co niedzielę ta modlitwa trwa półtorej godziny i za ojczyznę, i za radio, za poszczególnych, za wszystkich ojców i modlimy się tą. Tak. Chciałam pozdrawiać naszego proboszcza, księdza Piechuta i u nas jest wszystkich księży pięciu, jest trzech młodych wikariuszy, jest ojciec ksiądz Prałat Józef Łasica, parafia jest modląca, prężna i za wszystko dziękuję i za to, że radio jest naszym życiem, za ojca, co przybyli, za ojczyznę, za wszystko. Bóg zapłać. Może Marta z koła Radia Maryja z tym czy nas. Ja jak moja poprzedniczka nie wyobrażam sobie życia teraz bez Radia Maryja. Zwłaszcza teraz jestem od paru lat na ręce. To radio towarzyszy mi we wszystkich czynnościach moich codziennych. I cenię bardzo sobie katechezy prowadzone również przez ojca Dariusza, bardzo poruszające. I rozmowy niedokończone, gdzie mamy takie bogate spektrum różnorodnych poglądów. Możemy po prostu wyrobić sobie właściwy pogląd na pewne sprawy. Bardzo dziękuję Radiu Maryja, że wciąż mnie edukuje, pogłębia moją wiarę. Po prostu brak słów. Bardzo dziękuję za wszystko i chciałam pozdrowić wszystkich, którzy tu są i którym się nie udało tutaj przybyć. I pragnę jeszcze zaznaczyć, że przez parę lat byłam kiedyś w Rzymie i śpiewałam w radio, przepraszam, bo wzruszenia i wspomnienia po prostu odmawiają mi głosu, tak, teraz. Śpiewałam w chórze Vox Polonii. Nie mam kontaktu już z tymi uczestnikami tego chóru teraz, więc proszę wybaczyć, że tą drogą chciałabym pozdrowić bardzo serdecznie panią, która prowadziła, dyrygowała naszym chórem, panią Marię Gromnicką, wszystkich uczestników tego chóru i wszystkich, którzy z nami wtedy współpracowali. Pamiętam, biegałam wtedy na Merulana, bardzo jestem wdzięczna ojcu Januszowi Wierkowi, ojcu Witoldowi za prowadzenie duchowe i wszystkim ojcom. Kłaniam się, Bóg zapłać, szczęść Bóg zapłać. Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Mam na imię Danuta, jestem wierną słuchaczką Radia Maryja. Pochodzę z Krasnowrodu, mieszkam w Tyczynie. Radio Maryja jest moim życiem. Codziennie wstaję i słucham Radia Maryja. Przekazuję też młodym ludziom, ponieważ mam kontakt z młodymi
więc przekazuję właśnie, żeby słuchali Radia Maryja, że Radio Maryja po prostu jest na dzień dzisiejszy wielkim, wielkim darem od Boga i tam możemy się dowiedzieć prawdy, tam możecie po prostu słuchać takich słów, których nie usłyszycie po prostu i opartych na Biblii, nie usłyszycie w innej rozgłośni. Także Bogu dziękuję i chciałam tutaj pozdrowić z całego serca ojca Tadeusza Rydzyka, założyciela tego radia, gdyż to jego zasługa, ale na pewno nie jego, tylko Boga i Ducha Świętego, który tak mocno zadziałał przez niego, więc niech Bóg błogosławi w tym roku Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Życzę właśnie opieki Matki Najświętszej i wszelkich łask Bożych dla ojca Tadeusza i Rydzyka i wszystkich ojców posługujących. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. To były głosy rodziny Radia Maryja z Rzeszowa, z Podkarpacia całego. No i pozdrawiamy z Podkarpacia całą Polskę i wszystkich Polaków rozsianych po świecie, także tych, którzy z Rzeszowa wyjechali i przebywają na emigracji, bo pewnie i sporo takich osób jest. Rzeszów o was też pamięta w modlitwie, a szczególnie pamiętamy o ludziach chorych, cierpiących, którzy tej relacji będą wysłuchiwać, którzy nie mogą uczestniczyć na co dzień w naszych spotkaniach. Bardzo wam dziękujemy także za to, że cierpienie ofiarujecie w intencji Radia Maryja i tej medialnej posługi. Też jesteście apostołami mediów, cierpiąc w tych łożach, w których przebywacie, czy w domach, z których wyjść nie możecie. Rzeszów pozdrawia, Rzeszów zaprasza i Rzeszów słucha Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Bardzo dziękujemy za te relacje ze spotkania opłatkowego, które miało miejsce 21 stycznia w Rzeszowie. W Polsce minęła godzina druga. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Witamy Was, drodzy rodacy na kontynencie amerykańskim, pozdrawiając w imię Jezusa i Maryi. Zapraszamy Was do spotkania w rodzinie Radia Maryja, która spontanicznie rodzi się pośród nas jako odpowiedź wiary i zaangażowania pod wpływem usłyszanego słowa. Przyjmijcie dar Radia Maryja, które dotarło do Waszych domów dzięki zaangażowaniu wielu Polaków. Bądźcie apostołami tego dzieła, współtworząc je przez modlitwę, kontakt telefoniczny i wsparcie duchowe i materialne. Na tę część programu przeznaczoną specjalnie dla Państwa. Będzie to czas naszego spotkania w rodzinie Radia Maryja. Będzie to czas na wysłuchanie wiadomości, korespondencji, felietonu, także czas na wspólną modlitwę. Natomiast na początku chcemy pospieszyć z serdecznymi życzeniami do wszystkich, którzy świętują w sposób szczególny babci, dziadków, a także ze słowem wdzięczności do naszych ofiarodawców. Ten dziad znowu z tymi dziadkami. Dziadków nie ma, debilów, przecież ludzie krótko żyją. Tu nie Ameryka. Sam powiedział, że czas w Polsce, a w Polsce 40 lat człowiek żyje, wiesz? Ukrócimy tę dyskusję. Gadanie barania. To Marysia
prawosławna, mówiła w Białymstoku, że Sawę chcą pouczać. Gadanie baranie Macherowych.